Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj taki szybki vlog na temat Peugeota 408 w wersji GT, który pod maską ma silnik trzycylindrowy. Miał to być vlog nagrany z trasy, no niestety wczoraj były tak złe warunki atmosferyczne, że trzeba się było skupić na jeździe, a nie na tym, żeby cokolwiek nagrywać, bo strasznie padał śnieg. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Jechaliśmy wczoraj z Warszawy na Hel, ponad 400 km tym samochodem, w bardzo trudnych warunkach, tak jak mówiłem. No ale mimo tego, że mamy tutaj napęd tylko na przednią oś, to dobrze sobie radził. No a jechaliśmy po dużym śniegu. Droga S-ka nie była jakoś szczególnie odśnieżona. Ale to, co chciałem Wam pokazać z zewnątrz, to, no to jak ten samochód wygląda. On naprawdę robi dobre wrażenie. W tej chwili jestem w porcie na Helu i dobrze tutaj wygląda na tym białym tle. Jest to bardzo długi samochód. No trochę przypomina ten koncept, który Citroen zrobił C5X, ale ma zdecydowanie inny charakter. No ciekawostką, moim zdaniem, największą jest to, co tutaj mamy pod maską. Zaraz Wam to pokażę. No bo tak jak mi wszystko w tym samochodzie pasuje, tak ten silnik to był tutaj największą zagadką. Oczywiście wiecie to już z tytułu tego filmu, nie jest to jakaś wielka tajemnica, że mamy tutaj trzycylindrowy motor. O, teraz się otworzył i mogę sobie wejść do środka. Zobaczmy, jak ten silnik wygląda, a ja zaraz Wam opowiem, jak ten samochód jeździ. 1.2 piórtek, silnik, który doskonale znamy, no chociażby z 308. 130 koni w tak wielkim samochodzie, 230 Nm z tego, co pamiętam. No takie grube 10 sekund do setki i spalanie około 6 według tego, co producent podaje z małym haczkiem. No właśnie, czy tak mały silnik ma sens w takim samochodzie? No oczywiście są też wersje 180-konne, nie ma diesla, to też jest ciekawostka. Są hybrydy plug-in, którymi jeździliśmy, no ale wiadomo, że plug-in nie jest dla każdego. Czyli trochę jest tak w 408, że zostaje ten 1.2 piórtek. No i zaraz sobie opowiemy, jak będziemy tym samochodem jechać, jak to sobie radzi w tak dużym aucie. No tutaj połączony z 8-biegową skrzynią automatyczną i ta skrzynia zdecydowanie robi dużą robotę, ale to za chwileczkę. Popatrzmy sobie jeszcze chwilę na ten samochód, bo zdecydowanie jest na co. No mam tutaj dużo takich ostrych rysów. Fajnie wygląda. Ciekawostką jest to, że ta szyba tutaj z tyłu nie ma wycieraczki. I jak wsiadłem do tego samochodu, pojeździłem trochę po mieście, to minimalnie mi to przeszkadzało. Brakowało tej wycieraczki, ale w trasie, o dziwo, ta szyba się w ogóle nie brudzi. Jest prawdopodobnie dobrze aerodynamika tutaj zrobiona. Aczkolwiek no wolałbym mieć wycieraczkę. Zobaczmy bagażnik. Ponad 500 litrów. Podwójna podłoga, ale pod tą podłogą niewiele jest. Mamy jakiś subwoofer, w przypadku tej wersji to jest wersja GT. Fajnym rozwiązaniem jest to, że możemy sobie składać siedzenia z tej pozycji. Bardzo to jest zacne. Zobaczmy, jak się klapa zamyka. Ta klapa mi wczoraj trochę głupia, był taki moment, kiedy wyciągałem walizki z samochodu i wymyśliła sobie, że się zamknie. Nie wiadomo dlaczego. Może coś mi się nacisnęło w kieszeni na kluczyku. Ależ pięknie pomigał do nas ten samochód. No i to, co mi się mega podoba, czyli ilość miejsca z tyłu, to naprawdę jest segment D. A właściwie to no, już trudno tego typu samochody z tak dużym wnętrzem znaleźć. Kompaktowe SUVy mają tego miejsca zdecydowanie mniej. A tutaj jest ogrom. Ten fotel jest ustawiony pode mnie, a ja mam 1,88 m wzrostu. Naprawdę jest dobrze. Co ciekawe, ten schodzący dach do dołu również nie powoduje, że osobie tak rosłej jak ja brakuje miejsca nad głową, także za to szacun. No i przy okazji tutaj mamy wersję GT, zobaczcie, jak te materiały wyglądają, one też ładnie pachną. Jest to zdecydowanie fajna specyfikacja. No ciekawostka jest taka, takie GT z silnikiem 130-konnym kosztuje około 180 tysięcy, nie, 160, a chyba 180 zaczynają się hybrydy plug-in. Oczywiście w najmie to wychodzi zupełnie inaczej, zapraszam do linku pod filmem, ale nie zmienia to faktu, że no, plugina się za to nie da kupić, a tutaj mamy, no co prawda ona jest doposażona jeszcze, bo na przykład ma taki dach, ale no generalnie, zobaczcie, ta wersja GT, no to robi robotę. Materiały są bardzo zacne i zaraz Wam opowiem, jak to wszystko wygląda w takim
użytkowaniu podczas jazdy. Ale to za chwileczkę usiądę sobie w tym samochodzie i jeszcze trochę poopowiadam. Zapalmy sobie auto. Silnik jest... ma temperaturę? Zobaczmy, jak to wygląda. No, odrobinkę ma. A to oznacza, że już nie działa tak, jak się startuje tym autem. To rzeczywiście potrafi być... no potrafi być słychać, że to jest trzycylindrówka. Podobnie rzecz ma, jak się rusza, na przykład staje się na światłach. Tak jak w Gdańsku wczoraj wielokrotnie stanęliśmy. Start and stop się aktywował. W tej chwili, proszę bardzo, na razie jest wyłączony. To też jest dobra cecha, to znaczy, że czekasz. Samochód nam się nagrzeje, właściwie silnik. I rzeczywiście był taki moment, kiedy on startował, no to miał taką wibrację, ale podczas jazdy, no nie jest tutaj źle, jeżeli chodzi o ten motor. Czy mu brakuje mocy, bo to jest dobre pytanie. I tak i nie. Znaczy odpowiedzią na to jest ta skrzynia biegów, która ma 8 przełożeń, tak jak już mówiłem, i ona potrafi zredukować w momencie, kiedy się przyspiesza z tych 110 do tych 120, nie jechałem autostradą, tylko S-ką, potrafi sobie zejść nawet do 5., 4. biegu. Wtedy jest taki lekki dźwięk tego silnika trzycylindrowca, ale nawet on jest fajny. No co ciekawe, jest dość dobrze wyciszone to auto. Szyby są takie grube, laminowane, więc nawet przy takich prędkościach z dużym wiatrem, w śniegu, można tutaj swobodnie sobie rozmawiać. Jest to bardzo fajnie wyciszone, bardzo dobrze zrobione. No i ta jakość tutaj robi dobrą robotę, robi wrażenie. O dziwo. Przejechałem tym samochodem, już zaraz zobaczmy. Z samej trasy miałem 449 km, spalanie 6,4, a ogólnie 480, 6,6 to było też troszeczkę miasta. Minimalnie więcej niż podaje producent. I ani razu nie zdarzyło mi się, żeby tutaj zostać na wstecznym, tak jak kiedyś mi się zdarzało, więc być może poprawili ten wybierak skrzyni biegów, ten programator skrzyni biegów. Cóż jeszcze? Spalanie bardzo przyzwoite. Oczywiście jechaliśmy dość spokojnie, no bo była śnieżyca przez większość drogi, co nie zmienia faktu, że jesteśmy relatywnie blisko tego, co dodaje producent. A i kokpit z mojego punktu widzenia to jest mniej więcej coś takiego, czyli minimalnie mi tutaj zasłania, ale nie ma jakiejś tragedii, nie jest tak jak w tych starych systemach, więc całkiem dobrze to działało. Widoczność do tyłu, no, nie wiem, czy to będzie widać, spróbujmy sobie zmienić kamerę na chwilę. Jest bardzo, bardzo przyzwoita, więc za to się należą duże brawa. System działa z pewnym opóźnieniem, ale o dziwo te przyciski tutaj programowalne są dużo szybsze do wywoływania niż te, które mamy tutaj na dole. I rzeczywiście z tego się korzysta w momencie, kiedy się jedzie. No tylko to chwilę trwa, zanim się przeklika. Taki ma dosyć męczący Bluetooth, który za każdym razem mi odpalał streaming i przez to, bo wyciszałem, nie potrafiłem wyłączyć tego. I z drugim telefonem robiło mi dokładnie tak samo, to są iPhony. No trochę to było irytujące, bo przesłuchał mi rzeczy, których jeszcze nie przesłuchałem, których nie chciałem mieć przesłuchanych, ale tak poza tym. Działa to w miarę przyzwoicie i nie jest tak złe, jak można by przypuszczać na pierwszy rzut oka. Ale tak, wolałbym mieć tutaj fizyczne przyciski, no bo zobaczcie, zanim to się przeklika, zanim coś tam trzeba odrywać, to wzrok od kierownicy. O, ciekawostka, mamy tu masaż, są oczywiście różne możliwości. No ale dalej, no to tak działa. Czy to się brudzi? Ja to wyczyściłem oczywiście do zdjęć, ale no brudzi się to. Są tutaj takie różne ślady potem nieładne, zwłaszcza jak się to wyłączy, to widać. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, czy to zgaśnie w ogóle. Teraz tego nie widać, bo to ładnie wyczyściłem, ale no, wiecie, no tutaj tak naprawdę potem zostają palce na tym, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie. Cóż jeszcze? Może się przejedźmy i trochę Wam opowiem podczas jazdy, jak ten samochód się zachowuje. Wybierak w D i przejedziemy się takimi bocznymi drogami. A ja troszkę Wam opowiem, jak działa tutaj zawieszenie. A po tym, jak przejechałem się C5X-em, tu sobie możecie zobaczyć film z porównania z Audi Q5 Sportback. To rzeczywiście miałem takie wrażenie, że jeżdżę samochodem, który jest bardzo, bardzo komfortowy. A tutaj, o, jest lekka bujanka. To nie jest tak komfortowe auto jak Citroen, no ale Peugeot taki miał nie być nigdy. No, w ogóle jest trochę takie wrażenie, jak tutaj się siedzi, przez to, że ta kierownica jest taka mała i tak się jest obudowanym tutaj tym kokpitem. Jest takie wrażenie, że jedzie się samochodem nieco sportowym.
dużo bardziej niż w przypadku tamtego auta. No oczywiście to nie jest auto sportowe. No ale te duże koła, te dość sztywno zestopniowane zawieszenie sprawiają, że no ten samochód ma zdecydowanie inny charakter. Kurczę, no i bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to, że Peugeot wreszcie jest jakiś. Chociaż oczywiście ta poprawa jakości materiałów, która po raz pierwszy miała miejsce w 508. No oni poszli tą drogą, ale no zdecydowanie zrobili samochód, który, kurczę, wyróżnia się. To nawet nie chodzi o to, że ludzie zwracają na niego uwagę. To bardziej chodzi o to, że jest tutaj szansa, że w przyszłości no to będzie jakiś youngtimer. No wiadomo, że może nie w wersji trzycylindrowej. Może tu jest troszeczkę pies pogrzebany. Taki jest dźwięk, jak się przyspiesza tym samochodem. Bardzo przyjemny. No ta skrzynia szybko reaguje. To jest program D, nawet nie włączyłem sobie tutaj programu sportowego, a dosyć przyjemnie to auto przyspiesza. Mi osobiście się bardzo podoba, jak ten samochód jeździ. No i kurczę, no nie czuć tych trzech cylindrów. No, wiadomo, że ma się świadomość tego, że wybrało się taki, a nie inny samochód. No, 160 tysięcy. Pluginy zaczynają się, sprawdziłem sobie, od 190. To jest różnica. Oczywiście, jak to rozbijacie sobie w ratę w CarsMy, to nie jest taka duża, ale nie zmienia to faktu, że... Kurczę... Nie jest to głupi pomysł, to auto. Tak powiem. No coraz mniej na rynku jest samochodów, które rzeczywiście... W ogóle nie ma takich samochodów, tak naprawdę. To są liftbackami segmentu D, a do tego są podwyższone. Volvo robiło coś takiego przez pewien czas. Ale to był sedan, przepraszam bardzo, nie był liftback. No, praktycznie jedynie Citroen robi takie auto. Prawdopodobnie też Opel Insignia będzie tak wyglądał kolejny. Prawdopodobnie Opel Insignia też będzie właśnie takim liftbackiem na tej samej płycie podłogowej. Prawdopodobnie z tymi samymi napędami. No dobra, no to jest jakieś. A poza tym, mimo takiego sportowego sznytu, no to bardzo komfortowo mi się jechało tym samochodem. Nie mogę narzekać. Moja ukochana pasażerka również nie narzekała, więc myślę, że... No, bardzo fajny wóz do pokonywania dalszych tras. Odpowiedź na pytanie, czy silnik 1.2 piórtek 130-konny jest wystarczającym napędem do tego samochodu, nie jest prosta. Bo jeżeli jeździmy spokojnie, tak jak ja jechałem, i zdecydowanie to też wpłynęło na to aura, no trzeba było bardzo uważać. W dwie osoby z jakimś lekkim bagażem weekendowym, no to jest to wystarczający napęd do takiego auta. Ale jeżeli chcielibyśmy troszeczkę jakby korzystać z tego, że to auto wygląda i mieć jeszcze trochę pod stopą mocy, no to raczej pluginy, no jest ten 180-konny, ten 225-konny. No tylko czy tam jest taka użyteczność, tak? No tam trzeba je ładować, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście one są mocniejsze, no bo tam też jest silnik 1.6, ten taki słynny THP, on się już teraz nazywa piórtek. Już poprawiony oczywiście, już nie jest taki fuck-upowy jak kiedyś. Czy to ma sens? Tak, no myślę, że dość fajne jest też to, że w tej chwili mam pełen bak. No, ja tankowałem w Gdyni, więc jeszcze parę kilometrów zrobiłem na nim i pokazuje mi 780 km zasięgu, czyli realnego zasięgu w trasie mam ponad 800 km. Fajnie, no jeżeli nie chcemy jakoś bardzo szaleć, to ta wersja jest wystarczająca, zwłaszcza, że tu jest tylko i wyłącznie ten automat dostępny, a on fajnie sobie radzi z tymi 230 Nm i tą mocą 130 koni. Trochę brakuje takiej wersji pośredniej, trochę brakuje tej 180-konnej wersji bez plugina. No oczywiście te ceny, o których mówiłem, wyjściowe, no to tutaj mamy za najwyższą specyfikację, czyli takie GT, jak tu siedzimy, oczywiście ona jest trochę doposażona, no bo to auto z parku prasowego, 160, a 190 to jest za podstawową hybrydę 180-konną plugina. Gdyby były te zwykłe wersje 180-konne, to bylibyśmy gdzieś tam pomiędzy, można by sobie zamówić fajniejszą wersję, mieć przy okazji mocniejszy silnik, nie byłoby to głupie. No niestety one nie są dostępne, one były w Citroenie przez pewien czas, ale też Citroen się z nich wycofał. W najnowszym cenniku już C5X tego silnika nie ma i to, co mieliśmy w porównaniu z Audi Q5 Sportback, to właśnie był jeszcze taki samochód, który był przez pewien czas oferowany. Więc tak, no podoba mi się to auto bardzo, jest fajnie wykonane, fajnie wygląda, dobrze jeździ, ale ten silnik to jest takie minimum. Daje radę, mało pali, dużo można nim przejechać, ale nie ma co oczekiwać jakichś mega sportowych osiągów. Oczywiście to auto sobie radzi w trasie, to nie jest tak, że jeśli się zawali drogą, to nie są te stare, wolno ssące silniki. Jak podjeżdżaliśmy pod górę, trzeba było wyłączyć klimatyzację. Nie, nic z tych rzeczy. Dobrze działa? No, to miało 50 koni więcej.
Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.